Witajcie, drodzy kochani. W dzisiejszym programie chciałbym powiedzieć kilka słów na temat Feng Shui, na temat ułożenia naszego ciała w kierunkach wschód-zachód, północ-południe, ponieważ to jest bardzo istotny temat. Jeżeli osoba śpi nogami wyciągniętymi w kierunku zachodnim, ta osoba może mieć problemy w relacjach międzyludzkich, jak było w moim przypadku. Miałem ustawione łóżko, że moje nogi wskazywały na kierunek zachodni, głowa wskazywała na kierunek wschodni i to po prostu powoduje w życiu zablokowanie relacji międzyludzkich. Także nie życzę Wam, drodzy kochani, żebyście mieli nogi w kierunku zachodnim. Głowa musi być ułożona normalnie w kierunku południowym, a nogi w kierunku północnym. I to jest właściwa pozycja do odpoczynku, do zrelaksowania się. No po prostu w takiej pozycji powinniśmy spać. Tak samo mężczyźni, jak i kobiety, tak? Powinny spać właśnie, powinniście, drodzy kochani, przypowianie, spać właśnie w tej pozycji, czyli głowa na południe, nogi na północ. Każda inna pozycja jest pozycją, która nie jest zgodną z harmonią energetyczną. Także chciałem powiedzieć, że również wpływ kształtu pokoju, kształtu mieszkania, w zależności czy ma okna, czy dane pomieszczenie, czy nie ma okien, również to wszystko razem wpływa, drodzy kochani, na Wasze samopoczucie. W pewnych domach ludzie czują się strasznie, czują się bardzo źle, ponieważ ta energia, która przepływa przez to mieszkanie, jest zaburzona, są zaburzenia energetyczne. Czy to są jakieś piramidki egipskie poustawiane w formie organitów, czy w formie piramidek alabastrowych, czy ewentualnie ktoś ma jakieś mieszkanie, jakiś magazyn złomu, jakiś starych łóżek, jakiś starych skrzyń, które są obite miedzią, które już są dawno napromieniowane złą energią odcieków wodnych i potem dają nam po prostu popalić takie jakieś płyt, jakaś skrzynia, która jest obita miedzią, która po prostu po jakimś czasie się naładuje tą złą energią i promieniuje. Mogą to być blachy miedziane również, mogą to być po prostu jakieś stare rury, które są pod naszym mieszkaniem. Również takie rzeczy, drodzy kochani, promieniują na wyższe kondygnacje. To promieniowanie idzie od dołu, ale ono dochodzi do naszego mieszkania, jeśli mieszkamy w bloku. To jest właśnie taka uwaga, żebyście na to zwrócili uwagę. Na te właśnie jakieś metalowe przedmioty, które są w niższych kondygnacjach pod Waszym mieszkaniem. A druga taka rada to jest po prostu, żeby pójść do specjalisty od Feng Shui i dowiedzieć się informacji na temat swojego mieszkania, ponieważ nieraz jest tak, że dane pomieszczenie ma okno na północ, czy ma okno na południe zwrócone i po prostu, a my jesteśmy włożeni w takiej pozycji, która jest, nogi są w kierunku ściany, a gdzie nie ma okna i po prostu to również zaburzenia energetyczne. Jak już wcześniej wspominałem, ciało musi leżeć, głowa na północ i przepraszam, głowa na południe i nogi muszą być na północ. I to jest właśnie ta pozycja taka prawidłowa. Zarówno dla dziecka, zarówno dla kobiety, dla mężczyzny, to jest właśnie ta prawidłowa pozycja, żeby po prostu odpoczywać. I nie mieć jakichś zaburzeń energetycznych. Wszelkie inne osoby, które leżą w innej pozycji, no niestety mają zaburzenia w relacjach międzyludzkich. Możliwe, że to w formie kłótni, w formie jakichś nieporozumień z innymi ludźmi, ponieważ ta pozycja, w której odpoczywa ciało, nie jest pozycją, która akumuluje dobre energie. Przeciwnie, akumuluje energie, które nie są pozytywne. Dlatego też również polecam Wam zastosowanie zwykłego kwarcu górskiego. Możecie taki kwarc umieścić nad drzwiami do pokoju, nad drzwiami wejściowymi do domu i nad drzwiami, gdzie się wchodzi do toalety. Tam po prostu występują te niskie energie, a więc tak, drzwi do domu, wejście do domu naszego, nad wejściem do łazienki i nad wejściem do Waszego pokoju, gdzie śpicie.
Takie kwarce co 7 dni przemywa się wodą, by je oczyścić i z powrotem możecie zamieścić je w tym samym miejscu. Może to być jakaś siateczka taka z sznurka, gdzie one po prostu sobie wiszą nad drzwiami. Może to być taśma klejąca, która przemocowuje ten kwarc. No już każdy według własnej woli może po prostu ten kwarc górski zamieścić. Ja dodam, że osobiście nie polecam kwarcu górskiego noszenia na piersi, ponieważ on usypia mózg. Dlatego kwarc może być wykorzystany, by dać dobrą energię do naszego mieszkania, kładąc go na parapecie, gdzie odbija się w promieniu słonecznym. Jak już wcześniej wspominałem, by zamieścić go nad drzwiami wejściowymi do domu lub do innych pomieszczeń, z których korzystamy. Oczywiście ten kwarc musi być co 7 dni czyszczony, ponieważ zbiera negatywne energie. To właśnie jest taka uwaga odnośnie waszego domu, by skorygować feng shui, skorygować tą samą energetykę waszego domu. Jedną taką uwagę chciałem dać na temat drzwi do waszego pokoju. Drzwi od waszego pokoju nie mogą być naprzeciw drzwi od toalety. To jest po prostu negatywna energia, która przechodzi od pomieszczenia toalety do waszego pokoju bezpośrednio. Także w mieszkaniu, gdzie drzwi od toalety są naprzeciw pokoju sypialnego, nie jest to pożądany układ i po prostu jeżeli możecie zmieniać, no to tym lepiej. Jeżeli już musicie mieszkać w takim mieszkaniu, to trzeba zastosować odpowiednie jantry, które regulują energetykę waszego mieszkania. Ja zamówiłem w Indiach właśnie takie jantry, które po prostu do mnie niedługo przyjdą. I te jantry mają właśnie tą misję, by uregulować energetykę naszego mieszkania, żeby po prostu każda osoba, która przyjdzie do nas, poczuła się w tym mieszkaniu dobrze, swobodnie, by była zrelaksowana w tym mieszkaniu. I to właśnie o to chodzi. Wszystkie takie zaburzenia energetyczne, drodzy kochani, wychodzą z tego, że ludzie nie posiadają wiedzy na temat budowy poszczególnych pokoi, po prostu rozmieszczenia danych pomieszczeń w danym domu. Tu w Hiszpanii jest wszystko budowane tak, jak no, można to powiedzieć, na kupę. Przynajmniej tutaj na Wyspach Kanaryjskich. I potem wychodzą z tego wszystkiego duże problemy, ponieważ energetyka w tym danym domu nie jest taka, jaka powinna być. Nie tylko na Wyspach Kanaryjskich, ale również w Polsce, w niektórych domach również ta energetyka jest zaburzona. Czy to w starym budownictwie, czy to w nowym, ale po prostu niektóre plany są tak zrobione, że ta energetyka feng shui jest po prostu totalnie zaburzona w danym mieszkaniu. To by było na tyle. Ja od Ciebie się żegnam. Jeszcze raz Was zapraszam na link pod YouTube, gdzie możecie zakupić aronit. Bardzo zdrowy i do widzenia.